Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i tematem dzisiejszych zajęć będą grzyby. Temat naturalny dość skomplikowany, natomiast niezbędny do tego, żeby maturę napisać na jak najlepszy wynik. Nie tracąc czasu, przejdźmy zatem do sedna sprawy. Grzyby są organizmami eukariotycznymi oczywiście. Pojawiły się około 40 milionów lat temu w Silurze. Czyli ogólnie bardzo dawno i jest to prehistoria. Są to organizmy eukariotyczne, w ich komórkach występuje jądro komórkowe. Grzyby możemy podzielić wielorako, natomiast takie trzy główne klasy to są sprzężniaki, posterczaki i workowce. Grzyby posiadają charakterystyczną ścianę komórkową. Ta ściana komórkowa zbudowana jest z chityny. Chityna jest swojego rodzaju wielocukrem, jest to substancja cukrowa. Pamiętajmy o niej. I też taka bardzo ważna sprawa to jest to, że chityna nie może być trawiona przez układ pokarmowy człowieka, dlatego że nie posiadamy chitynazy, która to mogłaby rozbić wiązania pomiędzy monomerami glukozowymi w cząsteczce chityny. Komórka grzyba przejawia pewne cechy pośrednie pomiędzy komórką roślinną a zwierzęcą i te cechy sobie tutaj omówmy. Zacznijmy jednak od pewnych cech wspólnych grzybów ze zwierzętami. Tak samo jak zwierzęta, grzyby są oczywiście wyłącznie cudzożywne, dlatego że nie posiadają plastydów. Jaką substancję zapasową wykorzystują glikogen i tłuszcz? To jest sprawa bardzo ważna, warto o tym zapamiętać. Ich podział komórkowy jest podziałem centriolizowanym, wytwarzają centriole. Cechy, które różnią grzyby i zwierzęta, to jest oczywiście ściana komórkowa. U grzybów mamy ścianę komórkową, u zwierząt, broń Boże, ściana komórkowa nie występuje. Grzyby nie mają zdolności do aktywnego poruszania się, przeciwnie do zwierząt. Cechy wspólne grzybów i roślin to jest oczywiście obecność ściany komórkowej. U roślin jest to ściana celulozowa. Przypomnę tylko, że celulozy tak samo nie możemy trawić, ponieważ są tam wiązania beta-1,4 glikozydowe, na które nie posiadamy enzymów, kolokwialnie rzecz ujmując. To tak w ramach pewnej takiej dygresji, co możemy trawić, a czego nie. Jeżeli chodzi o ściany komórkowe, zarówno u grzybów, jak i u roślin występuje swojego rodzaju rozwinięty system wakuolarny. Grzyby i rośliny rozmnażają się przez zarodniki. Będziemy sobie mogli zaobserwować to zarówno na roślinach, ale już tutaj widzimy, że ta grupa jako pierwsza wykształciła takie rozmnażanie zarodnikowe. Cechy, które różnią grzyby i rośliny, jest to, że u roślin ściana komórkowa jest zbudowana z celulozy, u grzybów jest to oczywiście chityna i u grzybów nie posiadamy plastydów. Zapewne zaobserwowaliśmy taką zależność, że ciało wielu organizmów zbudowane jest z tkanek, począwszy od roślin, być może jeszcze nie pierwotnie wodnych, natomiast u mszaków i u powrotników i u roślin wyższych, u zwierząt to już w ogóle, u zwierząt tkankowych, możemy zauważyć, że ciało zbudowane jest z tkanek. Tkanka jest zbiorem komórek, które są przystosowane do pełnienia określonej funkcji, które mają wspólne pochodzenie i tak dalej. I tutaj mamy pewne odstępstwo. Widzimy, że tkanki swojego rodzaju tworzą pewne wyspecjalizowane narządy do pełnienia określonej funkcji. U grzybów tkanek nie ma. Ciało grzybów zbudowane jest ze strzępek. To są takie swojego rodzaju formacje komórkowe, które mogą być luźno umieszczone w glebie albo mogą się ze sobą ciasno splatać i tworzą w taki sposób ciało grzyba, czyli my mówimy, że ciało grzybów tworzy po prostu plecha. I teraz tak, nie ma swojego rodzaju zróżnicowania tych komórek, zarówno w warstwie kapelusza, trzonu czy grzybni w ziemi, te komórki są identyczne pod względem metabolicznym, cytologicznym i tak dalej. Tutaj nie ma pewnego zróżnicowania tych
komórek, tak samo jak obserwujemy to na przykład w organizmach zwierzęcych, że jedne komórki pełnią funkcje, powiedzmy, wydalnicze, drugie komórki mogą pełnić funkcje zmysłowe, trzecie mogą coś transportować. Tutaj nie ma kompletnie tego zróżnicowania. Właśnie ciało grzybu zbudowane jest ze strzępek. My wyróżniamy trzy rodzaje takich strzępek. Mianowicie strzępka komórczakowa, gdzie w obrębie jednej strzępki występuje wiele jąder komórkowych. Jest to cecha charakterystyczna dla komórczaka. Czyli jest to jakby, a nie chcę użyć słowa jedna komórka, natomiast jedna formacja, gdzie występuje wiele jąder, które nie są ze sobą przedzielone niczym. I zasadniczo, jeżeli chodzi o komórczaki, jak zaobserwujemy to przy innych organizmach, to komórczaki są organizmami, które posiadają wiele jąder komórkowych, natomiast cały czas jest to jedna komórka. Strzępka może być komórczakowa, może być to strzępka wielokomórkowa, jednojądrowa, jak ta przedstawiona tutaj. Mamy wiele komórek, ale każda komórka zawiera jedno jądro komórkowe. Może być to strzępka w końcu wielokomórkowa, ale dikariotyczna, w której to strzępce każda z komórek posiada dwa jądra komórkowe. Taką charakterystyczną cechą jest to, że w strzępce poszczególne komórki przydzielone są ze sobą pewnymi ścianami, które mają takie otwory. Te ściany nazywają się septami. To są takie przegrody, przez które mogą przenikać pewne substancje odżywcze, organella czy też jądra komórkowe. Pamiętajmy sobie o tym. Strzępki splatają się ze sobą, jak wspomniałem, tworząc pewien rodzaj. My możemy to nazwać niby tkanką, a nigdy tkanką, która się nazywa grzybnią. Grzybnia może być luźna, która umieszczona jest pod powierzchnią, albo może być jej też to grzybnia zbita. Grzybnia, która znajduje się nad powierzchnią, nazywa się owocnikiem. Jeżeli chodzi o owocnik, możemy sobie zobaczyć, że taki owocnik zbudowany ze strzępek zbitek zbudowany jest z kapelusza, pod którym występuje formacja tak zwanego hymenoforu, o czym za momencik. No i później z kapelusza wychodzi trzon, który następnie kotwiczy się w ziemi za pośrednictwem strzępek, które nie są tak ściśle splecione jak tutaj w tym układzie, tylko są po prostu bardzo luźne. Na dolnej stronie kapelusza powstaje taka warstwa zwana hymenium. Jest to tak zwana warstwa urodzajna. Jest to taka warstwa, gdzie mogą występować zarodnie z zarodnikami. A sama część owocnika, ta spodnia część tutaj przedstawiona, nazywa się po prostu hymenoforem, czyli to jest pewna część urodzajna, w której to części występują zarodnika. Przejdźmy sobie wobec tego dalej. Odżywianie się grzybów. Odżywianie się grzybów. Grzyby mogą być saprobiontami, znaczy to, że wydzielają do środowiska zewnętrznego swojego rodzaju różne enzymy, które będą trawiły złożone związki do prostszych, które następnie będą mogły być wchłaniane w takiej postaci związków już prostych przez ciało grzyba. Jeżeli zobaczymy sobie na obieg materii w przyrodzie, to zaobserwujemy sobie, że tak, na początku takiego obiegu mamy zawsze związki nieorganiczne. Takie związki organiczne są absorbowane przez producentów, czyli przez rośliny, które wykorzystują właśnie te związki do procesów fotosyntezy. Producenci mogą zostać zjedzeni w łańcuchu pokarmowym, na przykład przez konsumentów pierwszego rzędu, czy drugiego i wyższych rzędów. A wiemy, że w przyrodzie nic nie trwa wiecznie i w końcu te wszystkie organizmy będą musiały, w końcu obumrą i będą musiały zostać rozłożone, będą musiały być rozłożone. Tutaj wchodzą grzyby właśnie, bo grzyby jako destruenci rozkładają te związki organiczne, tą martwą materię organiczną, która powstała w wyniku obumarcia producentów, konsumentów pierwszego i wyższych rzędów, rozkładają tą materię organiczną do związków prostych, na skutek czego, tu jest bardzo ważna sprawa, zamykają obieg materii w przyrodzie. I o tym sobie należy pamiętać. Grzyby biorą udział w taki sposób w krążeniu związków chemicznych w przyrodzie, że zamykają obieg materii. Natomiast grzyby mogą być też pasożytami,
gdzie wytując na innych organizmach przynoszą im szkodę, na przykład buławinka czerwona, rdzaść, buławaj, kuba drzewna, mogą być grzybami symbiotyzującymi, na przykład mogą występować w postaci symbiozy na przykład z zielenicami albo sienicami w postaci porostów, grzyby mogą być w końcu drapieżnikami. To jest taka sprawa dość ciekawa, ponieważ wykazano, że niektóre gatunki grzybów mogą wytwarzać swoje strzępki, a które tworzą pod ziemią pewną rozgałęzioną sieć. I taka sieć może wyłapywać swojego rodzaju organizmy, które prowadzą pod ziemię tryb życia, na przykład skąposzczety. Tutaj przykład oczywiście jest to dżdżownica. I takie grzyby mogą w konsekwencji takiego skąposzczeta złapać, mogą go w tą sieć ze strzępek po prostu owinąć i mogą wydzielać pewne związki hydrolityczne, enzymy, które to związki będą mogły trawić właśnie ciało takiej dżdżownicy. Zobaczmy sobie w końcu na symbiozę grzybów. Może być to w postaci porostu. O porostach sobie jeszcze dzisiaj powiemy, gdzie grzyb ulega połączeniu z glonem. Może to być w postaci mikoryzy. Mikoryza jest symbiozą grzybów z korzeniami drzew. To jest taki związek, powiedzmy sobie, nie jest obligatoryjny, czyli grzyb i roślina może bez niego przeżyć, natomiast jest bardzo pożądany. Są pewne wyjątki, na przykład storczyki czy przedrośla widłaków muszą wejść w symbiozę z grzybem, ażeby przeżyć i żeby dalej się rozwinąć. Możemy wyróżnić sobie mikoryzę zarówno ektotroficzną, jak i endotroficzną i tutaj ją sobie porównamy. W przypadku tej pierwszej mikoryzy ektotroficznej, to strzępki grzyba niejako wchodzą pomiędzy komórki korzenia tutaj obecne i je niejako oplatają. Może dam na większe powiększenie. Strzępki grzyba wchodzą pomiędzy komórki korzenia i je oplatają. Na skutek czego tworzą rodzaj pewnej swoistej powierzchni chłonnej. Taka powierzchnia chłonna nazywa się albo opięśnią, albo mówką. Jest na to kilka nazw. Natomiast, co jest ważne, po pierwsze, nie są w tym momencie przez roślinę wytwarzane włośniki, ponieważ komórki grzyba przejęły funkcję komórek włośnikowych i druga sprawa jest taka, że ograniczony jest zasadniczo wzrost komórek korzenia. To są takie konsekwencje tego. A następnym rodzajem jest mikoryza endotroficzna, gdzie strzępki grzyba wnikają wprost do wnętrza komórek i w konsekwencji czego ten wzrost komórek nie jest aż tak upośledzony, nie jest prawie w ogóle upośledzony. Takie korzenie mogą się rozwijać. Zobaczmy sobie, w jaki sposób dochodzi do wykształcenia tej powierzchni chłonnej korzenia wtedy, kiedy mamy mikoryzę i wtedy, kiedy jej nie mamy. Mamy tutaj przykład pomidora, tutaj jest bez mikoryzy, tutaj jest z mikoryzą. Widzimy, że obecność mikoryzy zwiększa po 100-krotnie powierzchnię chłonną tego korzenia. Jest to też związane z wydzielaniem pewnych substancji wzrostowych. Jeżeli dojdzie już do takiej symbiozy grzyba z rośliną, to w konsekwencji taki grzyb może wydzielać substancje wzrostowe, które będą stymulowały właśnie rozrost i podziały komórek korzenia, no i w konsekwencji taki dość obfity właśnie rozrost tej strefy korzeniowej. Czyli widzimy, że grzyb zwiększa powierzchnię chłonną korzenia, to po pierwsze, po drugie wydziela enzymy, które rozkładają martwą materię organiczną, na skutek czego taka martwa materia organiczna będzie w postaci drobnocząsteczkowej, będzie mogła zostać wchłonięta przez roślinę i dostarcza substancji wzrostowej na przykład. Natomiast roślina tutaj, taka funkcja, która nie ulega wątpliwości, dostarcza grzybowi asymilaty, czyli produkty fotosyntezy.
Jeżeli chodzi o oddychanie i ruch, to oddychanie może być albo tlenowe, albo beztlenowe. I tutaj takim dość ciekawym przykładem jest fermentacja alkoholowa. Oczywiście przykładem grzybów, które prowadzą taką fermentację, są grzyby Saccharomyces cerevisiae, czyli po prostu drożdże piekarnicze, które wykorzystuje się zarówno w przemyśle który prowadzi do produkcji alkoholu, jak i w przemyśle piekarniczym. Jeżeli chodzi o ruch grzybów, to oczywiście, jak sobie wspomnieliśmy, grzyby nie mają zdolności do prowadzenia ruchu, czyli taki tutaj grzyby, który ma rączki i nóżki, no na pewno nigdzie nie zaistnie. Jeśli chodzi o samo rozmnażanie się grzybów, to jest to sprawa, która jest najtrudniejsza właśnie w analizie tego królestwa i dostarcza wielu problemów. Rozmnażanie się grzybów może być wegetatywne. Oczywiście rozmnażanie wegetatywne wiąże się z brakiem zmienności genetycznej potomstwa. Może ono zachodzić na drodze takich trzech procesów. Pierwszy to jest podział komórki. Tutaj są grzyby raczej wodne, plus mogą być to grzyby, które na przykład tworzą pleśń, takie grzyby dość prymitywne. Może być to podział przez pączkowanie, czyli tworzenie pewnego uwypuklenia danej komórki i mamy, z którego to właśnie uwypuklenia powstanie następny osobnik, to uwypuklenie później sobie odpączkuje. No i tutaj mamy do czynienia z powstaniem osobnika potomnego w taki sposób. Albo na drodze fermentacji grzybni, co jest wykorzystywane w czasie rozmnażania pieczarek w hodowlach, kiedy po prostu określony fragment plechy, w zasadzie jakikolwiek fragment plechy, który został włożony do gleby, może dać początek tutaj całkiem nowemu osobnikowi. Rozmnażanie bezpłciowe może być poprzez zarodniki. Przypomnę jeszcze pewne różnice pomiędzy rozmnażaniem wegetatywnym a rozmnażaniem przez zarodniki. Jedno i drugie jest bezpłciowe, prawda? Ponieważ nie wykorzystujemy komórek płciowych ani wyspecjalizowanych do tego narządek. Natomiast rozmnażanie poprzez zarodniki jest rozmnażaniem, które no niejako dostarcza zmienności genetycznej rekombinacyjnej. Jest bezpłciowe, ale jest związane z różnorodnością genetyczną. Natomiast w rozmnażaniu wegetatywnym poprzez podział komórki na drodze mitozy czy poprzez fragmentację grzybni czegoś takiego nie ma. I to jest taka ogólna pewna prawidłowość. Zarodniki. Jest to proces, który jest związany z mejozą, natomiast to są rozmnażanie wegetatywne, to są głównie podziały mitotyczne. Rozmnażanie płciowe w końcu, które zachodzi na drodze takich trzech etapów, gametogamia, gametangiogamia i somatogamia. My to sobie wszystko oczywiście za momencik omówimy. Natomiast rozmnażanie płciowe jest takim rozmnażaniem, w którym to dochodzi do swojego rodzaju procesu zapłodnienia, które polega na połączeniu się takich dwóch jąder, czego skutkiem jest powstanie jądra zygotycznego. I w końcu rozmnażenie płciowe zachodzi poprzez swojego rodzaju specjalistycznie wykształcone narządy do tego celu przystosowane. Skupmy się może na początku na zarodnikach, mianowicie zarodniki możemy podzielić na mitospory. Mitospory są zarodnikami, które powstają na drodze mitozy. Mogą być to też mejospory, czyli takie, które powstają na drodze mejozy. To jest pierwszy podział, pierwsza klasyfikacja zarodników. Zarodniki mogą być ruchliwe albo nieruchliwe. Zarodniki ruchliwe nazywamy zoosporami, zarodniki nieruchliwe aplanosporami. W końcu możemy dokonać takiego trzeciego podziału, który tak na dobrą sprawę wskazuje nam na miejsce, gdzie ten zarodnik powstaje. Ogólnie zarodnik powstaje
w zarodni. Natomiast może powstawać wewnątrz zarodni albo formować się na zewnątrz zarodni. Zarodniki, które powstają wewnątrz zarodni, czyli endospory, to są na przykład zarodniki workowców albo sprzężniowców. Egzospory, czyli te, które powstają na zewnątrz zarodni, mogą być to zarodniki podstawkowe albo koniwialne. Przeanalizujmy sobie teraz wobec tego zarodniki i to, w jaki sposób one się formują. Zarodniki koniwialne. Zarodniki koniwialne są takimi zarodnikami, które powstają na drodze mitozy. Pamiętajmy sobie jedno, każdy zarodnik jest haploidalny. Natomiast może być coś takiego, że dany zarodnik powstał na drodze albo mitozy, albo mejozy. Mamy tutaj komórkę macierzystą, która jest haploidalna. Ta komórka jest haploidalna. Następnie, czyli ona jest 1N, następnie dochodzi do podziału mitotycznego tej komórki macierzystej, dochodzi do podziału jądra na dwa jądra potomne, a następnie zauważmy, co się dzieje. Tutaj mamy ścianę zarodni, natomiast tutaj de facto dochodzi do wyrzucenia jednego jądra na zewnątrz, do takiego specjalnego pęcherzyka, który się tworzy tutaj na zewnątrz. Z tego względu zarodniki koniwialne są mitosporami, ponieważ powstają w wyniku podziału tej komórki wyjściowej, która jest haploidalna, i są egzosporami, dlatego że ich formacja zachodzi na zewnątrz komórki. Tutaj mamy podział jądra komórkowego, natomiast formowanie samego zarodnika zachodzi na zewnątrz i na zewnątrz też taki zarodnik się znajduje oczywiście. Konsekwentnie wszystko na zewnątrz zarodnik. Przejdźmy sobie może do analizy zarodników workowych. Jeżeli chodzi o zarodniki workowe, to mamy tutaj do czynienia z czymś takim. Mamy grzybnię, która jest dikariotyczna, następnie dochodzi na terenie strzępek szczytowych do zlania się tych dwóch jąder, powstaje nam jądro zygotyczne. Takim procesem jest kariogamia. Następnie dochodzi do podziału mejotycznego, powstają cztery jądra haploidalne i każdy z nich ulega następnej mitozie, czego skutkiem jest powstanie ośmiu zarodników. Zauważmy, że zarodniki workowe są zatem mejosporami, ponieważ powstała tutaj komórka macierzysta zarodni, która to komórka macierzysta zarodni uległa podziałowi mejotycznemu, czego skutkiem było powstanie czterech takich prezarodników, ale ten proces jest najważniejszy tutaj. I tutaj zaszła tak z lekka proces mitozy, który doprowadził do podwojenia się liczby właśnie tych zarodników. I następnie te zarodniki, które tutaj były obecne, one uległy w konsekwencji tutaj pewnemu otorwieniu, czego skutkiem było powstanie ośmiu tutaj zarodników workowych. Możemy zaobserwować zatem, że zarodniki workowe są mejosporami, dlatego i zarodniki workowe są endosporami, dlatego że widzimy, że wszystkie zarodniki są zlokalizowane wewnątrz zarodni, w takim jakby worku. Tutaj były na zewnątrz zarodni, tutaj są wszystkie razem trzymane przez ścianę zarodni. Przejdźmy do analizy zarodników podstawkowych. Mamy znowu trzępkę dikariotyczną. Dochodzi do procesu połączenia się tych dwóch jąder. Ten proces nazywa się kariogamią i zachodzi podział mejotyczny. Jest tutaj tak rozbity na mejozę pierwszą i drugą, ale możemy sobie zrobić taki po prostu shift już tutaj z tego schematu do tego. Widzimy, że w procesie podziału mejotycznego tego jądra zygotycznego mamy uformowane cztery zarodniki. Te cztery zarodniki następnie, tu oczywiście był proces mejozy, proces redukcyjny, te cztery zarodniki następnie są pakowane i wysyłane na zewnątrz zarodni, stąd będzie to, i następnie ulegają, jak już są na zewnątrz zarodni, ulegają jednemu podziałowi mitotycznemu. Tutaj jest mitoza.
Możemy sobie zaobserwować zatem i wyciągnąć wniosek, że zalodniki podstawkowe są mejosporami, ponieważ powstają w wyniku podziału mejotycznego, jądra zygotycznego tutaj obecnego i są to zalodniki egzosporalne. Są to egzospory, ponieważ formowanie zachodzi na zewnątrz zalodnika. Takimi ostatnimi zalodnikami, które warte są do poznania, są to zalodniki sporangialne. Zalodniki sporangialne są takimi zalodnikami, które są mitosporami, dlatego że powstają na drodze mitozy i ich formacja jest wewnątrz zalodnika, która pełni funkcję tutaj takiego buławkowato rozdętego magazynu. Dobra, spójrzmy sobie wobec tego na te procesy. Mamy sobie jakieś tam dwie komórki grzyba, one są oczywiście haploidalne, one są 1N. W cyklu życiowym grzyba musimy zasadniczo rozróżnić takie pojęcia, o których już tam wcześniej troszeczkę było, mianowicie plazmogamia i drugim procesem jest kariogamia. Mianowicie proces plazmogami polega na połączeniu się dwóch strzępek, to jest to pokazane na przykładzie dwóch komórek, i na zlaniu się ich zawartości, to jest plazmogamia. Powstaje nam specjalistyczny układ takich komórek dikariotycznych, takiej strzępki dikariotycznej. Następnie może dojść do procesu kariogamii, czyli zlania się właśnie tych komórek. Powstaje nam jądro zygotyczne. I właśnie tak ogólnie rzecz biorąc, to jądro zygotyczne może ulec procesowi mejotycznemu, czego skutkiem jest powstanie zarodniki, które to zarodniki mogą tutaj dać początek takim haploidalnym strzępkom. I w taki sposób cykl nam się zamyka. Będzie to widoczne dobrze tutaj. Tutaj jest taki pewien uogólniony cykl życiowy grzybów. Zawsze przy analizie jakiegokolwiek cyklu musimy pamiętać, że analizujemy go od zarodników. Mamy zarodniki, mamy swojego rodzaju tutaj następujące podziały, które prowadzą do powstania haploidalnych strzępek. Mamy proces plazmogami, który polega na zlaniu się właśnie tych komórek czy tych strzępek i w następnym rzucie mamy strzępkę dikariotyczną. To jest mniej więcej ten układ, który był tutaj pokazany. Następnie dochodzi do procesu kariogamii, czyli do procesu zlania się, fuzji właśnie tych dwóch jader, czego skutkiem jest powstanie jądra zygotycznego, który może ulec procesowi mejotycznemu i następnie mogą zostać wyprodukowane zarodniki. Jak to się dzieje dokładnie, to zobaczymy sobie to na konkretnie grupie. Zatem samo rozmnażanie płciowe grzybów może wystąpić na drodze gamii, czyli na drodze połączenia się gamet. Mamy takie trzy przykłady gamii, tutaj na kolor czarny, mianowicie izogamia, połączenie się dwóch gamet, które są jednakowe morfologicznie, anizogamia, kiedy jedna gameta jest większa od drugiej, albo oogamia. To jest taki specjalny rodzaj gamii, gdzie jedna z komórek jest znacząco większa od drugiej. Ponadto ta jedna z komórek utraciła wszelakie aparaty ruchu. Może to być wykształcenie się pewnych narządów płciowych, pewnych form, które służą do rozmnażania płciowego, takie jak gametangia. I połączenie się dwóch gametangiów nazywa się gametangiogamią, czego skutkiem jest oczywiście plazmogamia, później kariogamia. I to, o czym sobie zaraz będziemy mówić, taką odmianą gametangiogamii jest zygogamia. Zygogamia to jest taka odmiana gametangiogamii, która zachodzi poprzez pewne niezróżnicowane płciowo gametangie.
niezróżnicowane morfologicznie. O, może tak, płciowo zróżnicowane, ale morfologicznie niezróżnicowane. Może to być w końcu droga somatogami. Somatogamia polega na kopulacji dwóch różnych strzępek, czego skutkiem jest ich połączenie się i powstanie strzępek dikariotycznych. Zobaczmy wobec tego na tą gametangiogamię. Mamy dwa wyspecjalizowane gametangia. Gametangia są zasadniczo wytworami, są wytworami strzępek. Czyli żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy, mamy sobie jakiegoś tam zarodnika, zarodnik, to nam daje pewną strzępkę, a następnie tutaj na tych strzępkach wyrastają nam gametangia, czyli specjalne narządy, za pomocą których taki grzyb będzie się chciał rozmnażać drogą płciową. Takie gametangia to m.in. plemię albumina. Za pomocą włostka lęgnia, która jest odpowiednikiem gametangium żeńskiego, łączy się z plemnią i dochodzi do połączenia się cytoplazmy tych komórek, następnie do procesu plazmogamii. Plazmogamia polega na swojego rodzaju połączeniu się dwóch cytoplazm tych komórek właśnie ze sobą i w konsekwencji przesłania jąder komórkowych z plemni do lęgni. To jest plazmogamia. Czyli łączymy ze sobą cytoplazmy i przesyłamy jądra komórkowe. Powstaje nam układ, zawsze po plazmogamii powstaje nam układ jąder zygotycznych, które następnie mogą ulec połączeniu, czyli czego skutkiem jest to, że dochodzi nam do procesu kariogamii. Takim następnym typem rozmnażania się płciowego grzybów jest somatogamia. To jest proces taki uproszczony do gametangiogamii, dlatego że nie musimy wytwarzać wyspecjalizowanych gametangiów. To jest proces, który polega na kopulacji różnoimiennych strzępek grzyba. Czyli tak, mamy tutaj zarodniki. Zarodników mamy wyrosłe strzępki haploidalne, które następnie ulegają ze sobą kopulacji i dochodzi do ich połączenia. W konsekwencji dochodzi do procesu plazmogamii, czyli połączenia się i przelania, połączenia zawartości cytoplazmy tych połączenia zawartości tych komórek, przelania cytoplazmy i przelania jąder komórkowych, skutkiem czego jest powstanie takiej strzępki dikariotycznej. Taka strzępka dikariotyczna następnie nam się rozwija i w komórkach szczytowych właśnie tych strzępek dochodzi do procesu kariogamii, czego skutkiem jest powstanie komórki macierzystej właśnie jądra zygotycznego, komórki macierzystej zarodni. Dochodzi do procesu mejotycznego, czego skutkiem jest powstanie haploidalnych zarodników, które następnie ulegają formacji na zewnątrz tutaj zarodni i konsekwencją czego jest powstanie takich zarodników podstawkowych. Zygogamia jest charakterystyczna dla sprzężniowców. Jest to uproszczona forma gametangiogamii, jak już wspomniałem. Nie dochodzi do wytworzenia plemni i lęgni, tylko na końcach są wytworzone takie gametangie, które są do siebie bardzo podobne. Połączenie się tych dwóch gametangów prowadzi do powstania strzępki dikariotycznej, która jest przez bardzo krótki okres czasu, niektóre źródła podają, że nie ma jej wcale, następnie do połączenia się tych dwóch jąder zygotycznych w jedno jądro zygotyczne, czyli tutaj powiedzmy sobie, że mamy dwa jądra zygotyczne, tutaj też jeszcze mamy dwa jądra zygotyczne, tutaj już się połączyły, mamy jedno jądro zygotyczne. To jądro zygotyczne tworzy tak zwaną zygosporę, z której następnie mogą wyrastać strzępki grzyba. To sobie przeanalizujemy za momencie. Jeżeli chodzi o rodzaje faz w cyklu życiowym grzyba, to możemy sobie zobaczyć tutaj, że może to być faza haploidalna.
A. Może być to faza dikarytyczna, albo może być to faza 2M, czyli faza diploidalna. No, różne grzyby cechują się swojego rodzaju dominacją danych faz i jest bardzo ważnym, ażeby zapamiętać, to które grzyby cechują się dominacją jakiej fazy. Jeżeli chodzi o przegląd systematyczny grzybów, to zacznijmy omawianie go od skoczkowców. Jest to jedyny typ grzybów, takie troszeczkę prymitywne, u których występują płytki. Są to grzyby głównie wodne. I zobaczmy sobie, że zasadniczo mamy już tutaj gametofit, który produkuje nam gamety. Dochodzi następnie do zapłodnienia, połączenia się tych dwóch gamet, powstaje nam zygota, która daje początek swojego rodzaju sporofitowi, a na sporofit się zachodzi mejoza, czego skutkiem jest powstanie zarodników. No, cykl jest dość charakterystyczny i nie jest to cykl, który obowiązuje do matury. Także z tym cyklem na spokojnie. Takim przykładem grzyba, który prowadzi taki cykl i jest skoczkowcem, jest Cefytrium endobioticum. Jest to grzyb, który wywołuje chorobę zwaną rakiem ziemniaczanym. Zobaczmy sobie na sprzężniowce. Sprzężniowce są grzybami albo jednokomórkowymi, albo są grzybami jednokomórkowymi, ale wielojądrowymi, czyli wykazują cechy komórczaków. Zaliczamy do nich zarówno grzyby, które odżywiają się martwą materią organiczną, są pasożytami albo drapieżnikami. No i przykładem sprzężniowców są wszystkie rodzaje pleśni, które my możemy zobaczyć, czyli pleśniak biały, rozmarzec czerwieniący, mogą być to też drapieżniki albo pasożyty. Przykładem pasożytów są owadomorkowce, które mogą atakować owady i mogą gromadzić się pod ich pancerzem chitynowym, prowadząc do swojego rodzaju uszkodzeń i do osłabienia właśnie takiego organizmu. Zobaczmy sobie, w jaki sposób takie grzyby się rozwijają. Mianowicie zawsze zaczynamy analizę takiego cyklu od zawodu. Mamy zarodniki, które dają początek strzępkom. Na strzępkach wykształcone są gametankia. Dochodzi do procesu gametangiogami. Mamy tutaj swojego rodzaju proces zwany plazmogamią i takie bardzo chwilowe wykształcenie strzępki dikariotycznej. Natomiast można powiedzieć, że ono nie występuje. Następnie mamy kariogamię, która polega na połączeniu się jąder haploidalnych i powstaje nam tutaj taka struktura zwana zygosporą. Dochodzi tutaj następnie do podziału mejotycznego, czego skutkiem jest to, że z takiej zygospory wyrasta nam taka strzępka, która to strzępka jest haploidalna i posiada tutaj zarodnie z zarodnikami. Czyli zobaczymy sobie na dominacji fazy, to widzimy, że przez większość życia tego grzyba dominuje faza haploidalna, faza, która jest związana z zarodnikami. Faza diploidalna jest fazą bardzo skróconą, ograniczającą się tylko do zygospory, która następnie ulega mejozie. Natomiast ta faza dikariotyczna jest swojego rodzaju zaniedbywalnie mała, dlatego tutaj mamy dominację fazy haploidalnej. Dlatego dominację fazy haploidalnej, że ogólnie strzępki są haploidalne. Jeżeli grzyb wpadnie na to, żeby się rozmnażać, to wtedy na pewien krótki okres czasu, z tego, w rzeczywistości on jest krótszy, to jest tylko schemat, dochodzi do wytworzenia tej zygospory, co jest po prostu tą komponentą diploidalną. Natomiast tutaj fazą dominującą jest faza haploidalna.
Zobaczmy sobie na workowce. Są to grzyby, które cechują się pewną, jest to grupa bardzo heterogenna, bardzo różnorodna. Workowca możemy poznać po tym, że zawierają swojego rodzaju pewien ciekawie rozwinięty owoc. Zawsze są to jakieś swojego rodzaju fałdowane, pomieszczone owocniki, które niejednokrotnie są kolorowe. Występują w wielu formach. Mogą być to formy wielokomórkowe, mogą być to formy jednokomórkowe, jak na przykład drożdże, a do workowców możemy zaliczyć kropidlaki, grzyby wysoce patogenne, ale też grzyby, które są niewątpliwie jednym z najbardziej pożądanych przysmaków na salonach, takie jak trufle. Grzyby, które mają też bardzo duże walory smakowe, na przykład smardze, czy grzyby, które no, swojego rodzaju są wysoce patogenne, mogą być trucizną i jest to buławinka czerwona. Zobaczmy sobie wobec tego na cykl życiowy workowców. Fazą dominującą jest haplofaza. Dlaczego? Dlatego, że ogólnie, jeżeli zobaczymy sobie na zarodniki, to rozwijająca się strzępka jest haploidalna przez cały czas. Dopiero wtedy na chwilę, na momencie, jeżeli grzyb wpadnie na to, żeby się rozmnożyć i wytworzyć gametangię i następnie, żeby wejść w dikariofazę, to jest dosłownie moment. To jest pewien ułamek życia tego grzyba. Tutaj fazą dominującą jest haplofaza, która polega na tym, że zarodniki, które się wysypują w zarodni, dają początek strzępku, które są haploidalne. Takie strzępki sobie rosną i rosną sobie 90%, taki wzrost zajmuje 90% cyklu życiowego takiego grzyba. Wytworzenie takich pięknych owocników jest tylko na chwilę, na parę dni na jesień i tyle. Dlatego fazą dominującą jest haplofaza. Następnie dochodzi do procesu plazmogamii. Takie strzępki, które są osobno, one się ze sobą łączą. Dochodzi do plazmogamii, do przelania zawartości plemni do lęgni. Tutaj wykształcają się, przypomnę jeszcze raz, gametangia. Jedno gametangium, drugie gametangium. Dochodzi do gametangiogamii, połączenie się gametangiów, a następnie do przelania zawartości plemni do lęgni. Teraz tak. Powstaje nam tutaj pewien taki woreczek, który zawiera pomieszane jądra męskie i żeńskie. Jakby zawartość plemni, dajmy, że to jest plemnia, uległa przelaniu tutaj do lęgni i powstał nam taki woreczek wymieszany. Tutaj trochę jest jąder męskich, tych ciemnych, może dajmy sobie na czerwono jądra żeńskie. I następnie z takiego worka wyrasta nam to. To jest grzybnia dikariotyczna. Te komórki układają się w dwójki, w pary i dają nam początek takiej dość dobrze rozwiniętej dikariotycznej grzybni. Ona formuje takie komórki szczytowe, które są u samej góry. Takie komórki zawierają dwa jądra komórkowe i takie komórki następnie, i takie jądra mogą ulec fuzji, czyli połączeniu. Czego skutkiem jest powstanie jąder zygotycznych, który jest proces zapłodnienia. Dochodzi następnie do procesu mejotycznego, mitotycznego i powstaje nam 8 rzeczonych już wcześniej zarodników, które doskonale znamy. Tutaj wiąże się, żeby tą historię ubarwić, to może zróbmy taką dygresję. Jeżeli chodzi o workowce, to wiąże się z tym pewna historia zwana klątwą Tutenchamona. Mianowicie, kiedy badacze pod koniec XIX wieku dotarli do sarkofagów, już nie pamiętam dokładnie, której z egipskich piramid, ale po otwarciu takiego sarkofagu w niewyjaśnionych okolicznościach badacze, archeolodzy, którzy prowadzili pracę właśnie nad tymi szczątkami władców Egiptu, zaczęli w niewyjaśnionych okolicznościach umierać. I zastanawiano się tak naprawdę, dlaczego, co się stało, że doszło do takich dość dziwnych, niewyjaśnionych zgon. No, okazało się, oczywiście wszyscy na początku myśleli, że to klątwa tego faraona,
bo ktoś naruszył jego miejsce, jego spoczynku. Natomiast okazało się, że te osoby zostały zainfekowane grzybem zwanym kropidlakiem żółtym. Właśnie ten grzyb swojego rodzaju dał takie objawy takiej ciężkiej niewydolności, astmy, no i w konsekwencji zgonu. Jeszcze ci badacze zarazili się na tyle wysoce patogenną odmianą tego grzyba, że po prostu umierali we śnie w takich dość, powiedzmy, no, niewyjaśnionych okolicznościach. No ale nie trzeba jechać do Egiptu, żeby taki przykład znaleźć w Polsce. Taki przykład miał też miejsce też bodajże początkiem XX wieku, kiedy grupa badaczy otwierała sarkofag Kazimierza Jagiellończyka i Anny Jagiellonki w katedrze na Wawelu. Ci badacze też zaczęli umierać w dość niewyjaśnionych okolicznościach. Zastanawiano się, dlaczego do takiego procesu doszło, co się stało. No i właśnie wykazano, że u takich osób również doszło do intoksykacji właśnie tym grzybem kropidlakiem żółtym. Dlatego widzimy, że najprostsze rozwiązania są czasami najlepsze. I w końcu podstawczaki. Są to grzyby, gdzie owocnik jest taki zróżnicowany na trzon i na kapelusz. I są to grzyby, tutaj dajemy sobie pewien wyjątek, ponieważ są to grzyby, u których to grzybów występuje faza dominująca w postaci dikariofazy. Zobaczmy sobie na analizę tego cyklu. Cykl, jak zwykle, rozpoczynamy od zarodników. Mamy tutaj zarodniki, oczywiście podstawkowe, które dają początek zróżnicowanym tutaj grzybom. Następnie dochodzi do procesu somatogami, czyli do kopulacji dwóch różnoimiennych strzępów. To jest ten proces uproszczony w stosunku do gametangiogami. Następnie dochodzi do plazmogami. Połączenia się cytoplazm tychże strzępek transportu jąder z jednej strzępki do drugiej, czego skutkiem jest powstanie takiej strzępki dikariotycznej. Taka strzępka dikariotyczna, która się tutaj znajduje, ona się rozrasta. Uwaga! Cały taki grzybek, który mamy tutaj obecny, to jest grzyb N plus N, czyli jego grzybnia jest dikariotyczna. Jeżeli wzięlibyśmy sobie pojedynczą komórkę takiego grzyba, to zaobserwujemy sobie, że w każdej z tych komórek są dwa jądra komórkowe, strzępka dikariotyczna. Natomiast w górnej części tego owocnika dochodzi do procesu kariogamii, czyli do połączenia się tych jąder zygotycznych. To właśnie zachodzi w hymenoforach, to jest ta warstwa. W hymenoforach te dikariotyczne strzępki szczytowe się ze sobą łączą, powstają nam jądra zygotyczne, które następnie ulegają podziałowi mejotycznemu, czego skutkiem jest to, że cykl nam się zamknął i zarodniki się nam wysypały. Pamiętajmy, ta faza N plus N jest fazą zdecydowanie tutaj najdłuższą. Być może ten wykres tego nie pokazuje, ale jest to faza dominująca, jest to faza zdecydowanie najdłuższa w cyklu życiowym podstawczaku. Tutaj mamy grzyb, który jest zwany czubajką kanią. Jest to grzyb, który jest należy do podstawczaków. Jego jest bardzo łatwo pomylić z muchomorem slamutnikowym. Widzimy, że tutaj kania posiada swojego rodzaju charakterystyczne postrzępienia kapelusza, których sromotnik nie posiada. Zresztą tutaj jest widoczny też muchomor sromotnikowy. Muchomor sromotnikowy jest dlatego tak niebezpieczny, że zawiera taką truciznę. Taka trucizna nazywa się alfa-amanityną. I ta trucizna, która jest zwana alfa-amanityną, tutaj jest jej struktura przestrzenna. Ona wiąże się z enzymem, który zwany jest polimerazą RNA. Polimeraza RNA jest enzymem, którego główną funkcją jest przepisanie informacji genetycznej z DNA na mRNA. Jeżeli polimeraza zostanie zablokowana przez tą substancję zwaną alfa-amanityną, przez tą truciznę, to w konsekwencji dojdzie do procesu upośledzenia tworzenia mRNA i w konsekwencji do upośledzenia syntezy białej.
Jest to proces niezmiernie toksyczny, ponieważ białka są potrzebne do prowadzenia metabolizmu na poziomie komórkowym. A zatem jeżeli siądą nam białka, to nie wyprodukujemy na przykład enzymów łańcucha oddechowego, czyli procesu oddychania komórkowego, w którym powstaje ATP. Czyli w konsekwencji ATP tak samo nie będziemy mieli. Nie będziemy w komórkach mieć. Bardzo często słyszy się, że osoby, które są zatrute hormonem sinomortynkowym, czekają na przeszczep wątroby i możemy zastanawiać się, dlaczego na przeszczep wątroby akurat nie. Jakby wykazać, dlaczego akurat nie pierwsza wątroba siada. No, oczywiście można tutaj powiedzieć, że wątroba jako pierwsza, dlatego że ona detoksykuje różnego rodzaju substancje trujące i to jest prawda. Natomiast główny fakt, dlaczego wątroba siada jako pierwsza, jest to, że krew z przewodu pokarmowego, czymś co się nazywa krążenie wrotne wątroby, dostaje się do wątroby ze spływu po prostu z jelit, czyli wszystko co zjemy, za pomocą żyły wrotnej wątroby transportowane jest do wątroby, a zatem wątroba jest pierwszym narządem, który jest jakby na takiej drodze właśnie z jelit. Z tego względu pierwszy siada nam wątroba, bo jest jako pierwsza na tejże drodze. Zobaczmy sobie jeszcze na cykl rozwojowy takiego grzyba zwanego buławinką czerwoną. On atakuje kwiatostany zbóż i zobaczmy sobie tutaj taki sporyż w kłosie zboża. On tutaj jest, w postaci takich czopów, które wyrastają z tej przegrody, gdzie znajduje się nasiono właśnie tej rośliny. Taki sporyż sobie kiełkuje, on tworzy gametankia, dochodzi do procesu plazmogami, no następnie do kariogami, dochodzi do meiozy i następnie dochodzi do powstania zarodników, które później się wysypują następnie na zewnątrz i mogą przedostawać się na inne kwiatostany, także zbóż. Czyli mamy sporyż w kłosie zboża, on tutaj wchodzi na drogę rozmnażania płciowego, to w konsekwencji czego jest powstanie jąder zygotycznych, odtworzenie zarodników, no i cykl nam się zamknął. Też taką ciekawą sprawą jest to, że sporyż buławinki czerwonej zawiera substancję zwaną kwasem lizergowym. Jest to substancja, która jest znana jako LSD. I w przeszłości zatrucia sporyszem cechowały się swojego rodzaju takimi objawami psychoaktywnymi, takiego pobudzenia psychoruchowego, dokładnie takimi samymi, jak to jest w przypadku LSD. Taką ostatnią grupą, która jest dość ciekawą grupą, która łączy grzyby i troszeczkę bakterie, są porosty. Porosty są organizmami pionierskimi, które składają się z komórek grzyba i glonu. Tutaj mamy właśnie przedstawioną budowę porosta. Porost jest zbudowany w taki sposób warstwowy. Mamy tutaj komórki grzyba zaznaczone kolorem szarym i komórki glonu, które zaznaczone są kolorem zielonym. Komórki grzyba tworzą warstwę kory górnej, pod którą znajduje się warstwa tak zwana gonidalna, glonowa, jak to on tak zwał. W każdym razie jest to warstwa, która zawiera komórki glona. Pod tą warstwą znajdują się dalej strzępki grzyba, no i warstwa kory dolnej, w końcu, która wytwarza chwytniki, którymi taki glon może być przytwierdzony do podłoża. I to jest związek swojego rodzaju nierozerwalny właśnie grzybów z takimi organizmami, z bakteriami. Z tego względu, że no tutaj komórki grzyba dostarczają do glonu wodę i sole mineralne, których on sobie nie może pozyskać, bo jest niejako uwięziony przez takiego grzyba. Natomiast komórki glonu dostarczają
asymilaty, czyli produkty fotosyntezy dla komórek grzyba. Porosty mogą rozmnażać się wyłącznie w sposób bezpłciowy poprzez urwistki, czyli swojego rodzaju takie formacje, które tworzą się w taki sposób, że komórki glonu owijają się strzępkami grzyba, a następnie taka blecha pęka i te urwistki są wyinicjowywane na zewnątrz albo poprzez wyrostki, co polega na tworzeniu się takich wypukleń, jak przedstawiony tutaj, takie uwypuklenie sobie pęka i następnie może otworzyć całą plechę, czyli mamy zarówno urwistki, jak i wyrostki. Porosty biorą udział w erozji skał w taki sposób, że wytwarzają kwasy porostowe. Kwasy porostowe rozpuszczają skały, na skutek czego wzbogacają podłoże, gdzie taka skała się znajduje, w różnego rodzaju związki mineralne, które to związki mineralne będą mogły stanowić pewne substancje odżywcze dla organizmów, które będą zasiedlały w przyszłości oczywiście te tereny. Są to organizmy pionierskie. To, że coś jest organizmem pionierskim, to znaczy, że swojego rodzaju jest jako pierwszy na danym terenie i przekształca ten teren porosty poprzez wzbogacanie, poprzez kwasy porostowe takich związków bardzo jałowych w substancje odżywcze, poprzez przekształcenie takich terenów w swojego rodzaju takie tereny bardziej urodzajne. Porosty są bioindykatorami. To, że porost jest bioindykatorem, to znaczy tylko tyle, że zawiera, uwaga, bardzo wąski zakres tolerancji, to możemy sobie zapisać, że wąski zakres tolerancji względem określonego czynnika. To znaczy tylko tyle, że porosty swojego rodzaju mogą żyć w ściśle określonych miejscach. Porosty są bioindykatorami względem stężenia dwutlenku siarki w powietrzu. Chodzi tutaj o coś takiego, że dany gatunek porosta może żyć w ściśle określonym stężeniu dwutlenku siarki. Na przykład dany gatunek, ten, który, no powiedzmy tutaj go zaznaczę, w stężeniu od 6 do 6,5 jakichś tam jednostek umownych stężenia dwutlenku siarki. Jeżeli takie stężenie będzie większe, na przykład będzie powyżej 7, to taki porost w konsekwencji obumrze, dlatego że on był tylko zaadaptowany do tego niższego stężenia siarki. Czyli to są organizmy, które cechują się wąskim zakresem tolerancji, wąskim zakresem czegoś, co mogą znosić, i czymś takim jest stężenie dwutlenku siarki w powietrzu, SO2. I właśnie wszystkie te fakty doprowadziły do tego, że porosty stosujemy jako bioindykatory powietrza. To znaczy, oznaczając określony gatunek porostu, który znajduje się na drzewie, możemy stwierdzić, patrząc się potem do atlasu, jakie jest stężenie dwutlenku siarki w powietrzu. Jeżeli zaobserwujemy, że na przykład na korze drzewa mamy miseczynicę, to możemy, która zawiera plechę skorupiastą, możemy domniemywać, że będzie to na przykład stężenie siarki bardzo wysokie, nawet powyżej 20 jakichś tam jednostek umownych. I porosty ogólnie możemy, istnieje taka tendencja, która mówi, że porosty o plesze skorupiastej, czyli takiej bardzo twardej, żyją tam, gdzie stężenie dwutlenku siarki jest bardzo duże. Porosty o plesze listkowanej żyją tam, gdzie stężenie dwutlenku siarki jest takie pośrednie, a porosty, które mają plechę krzaczkowatą, żyją tam, gdzie stężenie dwutlenku siarki jest bardzo małe. Takim porostem, który w ogóle wyznacza swojego rodzaju pewne maksimum czystości powietrza, jest
pora zwany granicznikiem płucnikiem. Jest to taki organizm. Myślę, że ten temat został przedstawiony w dosyć przejrzysty sposób. Jeżeli mieli Państwo pytania, to proszę napisać mail zarówno w sprawie merytorycznej, jak i w sprawie zadań do tego tematu, jakubciesielka@gmail.com. Ja tymczasem dziękuję, życzę miłego dnia, dużo zdrowia i do zobaczenia przy następnym spotkaniu. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.